Halo, halo, dzień dobry jeszcze raz. No, złośliwość rzeczy martwych wywaliło nas zwyczajnie. Zacząłem mówić, może nie miałem zbyt wielkich, mądrych rzeczy do powiedzenia, natomiast zacząłem przedstawiać naszego gościa. Ale ten już gość jest z nami, Przemek Szydłowski. Cześć, witaj serdecznie. Cześć, cześć, witam wszystkich. Czekamy w takim razie jeszcze na spóźnialskich, bo zwyczajnie padł nam internet. Więc już widzę, 12 osób dołączyło, więc wracają. Cześć Kornelia, cześć Magda. Wydaje się, że wszystko jest ok. Przemek, przede wszystkim, co u ciebie? Wszystko dobrze. Wróciliśmy do treningów i najważniejsze, że możemy znowu wejść na kort i poodbijać, czuć lotkę. Nie mogę się już doczekać. No, długo to trwało, 2 miesiące. Ostatnią taką długą przerwę to miałem po kontuzji. Sześć No miesięcy. właśnie, do tej kontuzji jeszcze wrócimy, bo chciałbym, żeby tym tematem przewodnim naszej rozmowy była właśnie kontuzja, twoja kontuzja, ale chciałbym troszeczkę porozmawiać o tym szerzej, to znaczy o podejściu zawodnika, o podejściu sportowca do sytuacji, z którą nigdy nikomu jej nie życzymy, nikt by nie chciał się z nią spotkać, ale to za momencik. Powiedz, 2 miesiące czekania na zajęcia. Jak sobie radziłeś w trakcie kwarantanny, w trakcie pandemii? Od razu dostaliśmy od trenerów plan przygotowany na tydzień. Plan, co praktycznie co następny tydzień to się zmieniał. I mieliśmy rozpisane tam bieganie, ćwiczenia w domu, które musieliśmy robić. Także mieliśmy wszystko zagospodarowane, tak, przez trenerów tam. Czyli Wszystkie rozumiem, że ci, się tak. nie nudziłeś. Nie, nie, nie. Nie było czasu i miejsca na nudzenie się. Trzeba było pracować, bo to 2 miesiące to jest naprawdę bardzo długi okres. Tym bardziej w naszej dyscyplinie to też czucie lotki, wszystko trzeba było sobie radzić. Dobrze. Nie ukrywam, że widzieliśmy się ostatnio we wtorek z Tak, Lawo. tak, tak, tak. Rozpoczęliście treningi. Opowiedz proszę więcej o tych zajęciach. Jak wchodzicie na nowo w ten rytm regularnych treningów? Znaczy, już mieliśmy okazję potrenować 2 tygodnie w spale, bo dostaliśmy taką możliwość, że niektórzy zawodnicy z kadry już mogli pojechać do spały i zacząć treningi. To 2 tygodnie trenowaliśmy w spale. Także my już coś tam troszkę trenowaliśmy. Przez te 2 tygodnie zrobiliśmy już coś. Przyjeżdżając tutaj, dalej kontynuujemy ten sam plan, bo nie wszyscy mogli trenować. Są zawodnicy z kadry, którzy nie trenowali od tamtego momentu. No i idziemy tym samym cały czas cyklem. My może już troszkę jesteśmy bardziej zaprawieni po tych 2 tygodniach, już nam troszkę więcej czucia lotki wróciło, ale niektórzy zawodnicy właśnie nie mieli takiej okazji, więc na spokojnie dalej wchodzimy. Dużo techniki, Aha, okej, wprowadzenia. ale powiedz mi, żebyś mógł mi też doprecyzować, a czym się różniły te zajęcia w spale od tych, które macie już w Warszawie? Znaczy, nie różnią się teraz dużo. Bo jednak 2 miesiące no to jest dosyć długi okres, gdzie bez lotki, bez takiego poruszania typowego na korcie. I w spale też mieliśmy praktycznie identyczne treningi. 2 tygodnie mieliśmy bardzo dużo techniki, nie mieliśmy bardzo intensywnych treningów. I tak samo teraz jest tutaj. Jeszcze trenerzy nam pozwalają na spokojnie wejść, zanim wejdziemy już naprawdę na mocne obroty. Okej, rozmawiałem tydzień temu z Pawłem Śmiłowskim, między innymi, który stwierdził coś takiego, że ta pandemia trochę mu przeszkodziła, bo wybiła go z rytmu, ale też jeszcze inni zawodnicy mówili mi o takim aspekcie, że wbrew pozorom ta przerwa wyszła im na dobre. Trochę złapali świeżości. Jak było w twoim przypadku? Znaczy, ja to tak potraktowałem, no okej, no nie możemy wejść na kort, nie możemy na korcie poprawiać tych rzeczy, które gdzieś tam były do poprawienia, ale też każdy gdzieś tam zawodnik wiedział, co może gdzieś tam poprawić poza kortem. Ja na przykład miałem taki aspekt fizyczny. Gdzieś tam z trenerami rozmawialiśmy wcześniej o tym i chcieli, żebym się podciągnął gdzieś tam fizycznie, żebym był mocniejszy gdzieś tam z tyłu kortu. No i przez te 2 miesiące, no, wyszło mi to dosyć. Znaczy, miałem na to czas, tak? I poświęciłem głównie temu czas, żeby się przygotować do tego fizycznie.
Dlatego ja obrałem sobie taki główny cel, żeby jednak to, tam się podciągnąć fizycznie przez te 2 miesiące, które mieliśmy. Okej, okay, ale ten cel, on wyszedł sam przez się, czy sam do niego doszedłeś? To była konsultacja z trenerami? W jaki sposób wyglądała ta sytuacja? Znaczy my już od dłuższego czasu z trenerami rozmawialiśmy o tym, że te wzmocnienia w moim przypadku gdzieś tam musimy nad tym pracować. No i te 2 miesiące to tak naprawdę dużo czasu mieliśmy, tak? Jak już wykonaliśmy tą pracę, którą trenerzy nam zlecili w domu, no to też było dużo czasu na to, żebym mógł robić swoje dodatkowe rzeczy. W takim normalnym cyklu, jak trenowaliśmy, 2 treningi dziennie, i no to ciężko było gdzieś tam wsadzić jeszcze gdzieś tam dodatkowy trening fizyczny. Tutaj miałem na to czas, no i realizowałem go konsekwentnie, także. A co z głową? Jak tak naprawdę zaistniałej sytuacji, kiedy jesteś przyzwyczajony do tego rygoru, prawda? Do tej codzienności, czasami żmudnej, ale codzienności. Jak sobie poradzić z sytuacją, że coś, co było dla ciebie nawykiem, czymś naturalnym, jest niemożliwe do zrealizowania? No to też jest troszkę ciężka sprawa, bo w pewnym momencie przychodzi taki kryzys, że już tylko siedzisz w domu, nie możesz wejść na ten kort, gdzie tak bardzo chciałbyś już złapać tą rakietę i poodbijać. No i siedzisz zamknięty w domu i tylko możesz wyjść do lasu, pobiegać. No i w pewnym momencie taki kryzys przyjdzie. No ale trzeba było sobie radzić, no. Samo zaparcie, no i dążenie tam do celów, tak? No właśnie, samo zaparcie, to myślę, że to słowo będzie się przewijało przez naszą rozmowę, bo chciałem z tobą też porozmawiać o tej drugiej stronie medalu, o czymś, co sam przeżyłeś nie tak dawno na własnej skórze, czyli o kontuzji. 4 grudnia 2018? Tak, zgadza się. Bardzo długo będziesz pamiętał tą datę, prawda? Dokładnie tak. Może odkryjemy, co się wówczas wydarzyło? Czy miałam już tam... Sama operacja była 4 grudnia, ale tak ze 3 miesiące albo nawet i 4 już wcześniej odczuwałem dosyć tam mocne dolegliwości gdzieś tam w barku, gdzie już w pewnym momencie tak mi to uniemożliwiło grę, że nie potrafiłem zagrać dropa z tyłu kortu, no, gdzie to jest naprawdę nie jest jakieś mocne uderzenie. No i próbowałem jeszcze przed tym, jak zgłosiłem się na tą operację, próbowałem to ćwiczeniami. Dużo też jeździłem do osteopatów różnych, do fizjoterapeutów. Ostrzykiwałem to. No i przyszedł taki moment, że nie widziałem za bardzo poprawy, no i ostateczność, no to była ta operacja, na którą się właśnie zdecydowałem tego 4 grudnia. Ale czy twoim zdaniem z perspektywy czasu decyzja o zabiegu czy operacji, czy ona nie przyszła za późno? Znaczy ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli jest możliwość wyleczenia czegoś bez zabiegu i nawet to trwa, załóżmy tam 2-3 miesiące, no to warto się temu poświęcić, no bo jednak operacja no to jest dosyć inwazyjna metoda leczenia i czasami tak wychodzi, że nawet po operacji trzeba kolejną operację, bo nie jest do końca dobrze. Także... I jest też okres rekonwalescencji, tak? O którym dokładnie też opowiemy. Natomiast czy ty jesteś w stanie trochę ku przestrodze i trochę oczywiście żałujemy, że tobie się coś takiego wydarzyło, ale to jest myślę bardzo dobra lekcja dla pozostałych osób. Czy ty wiesz, albo masz świadomość, albo domyślasz się, z czego wynikła ta kontuzja? Ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, z czego mi ta kontuzja wynikała. W 100% nie jestem w stanie chyba określić, z czego ta kontuzja wynikła. Okej. No dobrze, była operacja, był zabieg i co dalej? Rehabilitacja. Długa rehabilitacja. Długa? U mnie... Teoretycznie już lekarze powiedzieli, że po 4 miesiącach, 5 będę mógł wejść na kort i na 80% coś robić. U mnie to tak wyglądało, że po 4 miesiącach lekarz, który mnie prowadził, powiedział: OK, Przemek, możesz wejść, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No to ja oczywiście no, już po tak długim czasie na ten trening to pobiegłem. Sprawdziłem, jak to wygląda, no i nie było do końca dobrze. Gdzieś tam pierwszy smecz zakuło mocno, no i pojawia się frustracja. Co dalej? Mówię, miało
zrobiłem operację, miało być dobrze, no a nie jest. No tak, tym bardziej, że nie minęły 4 tygodnie, 4 miesiące dla sportowca. Dokładnie. Jest szmat czasu. Ty wówczas jakoś, bo też chciałbym porozmawiać o tym mentalu, tak? Mówimy teraz o tej sferze fizycznej, ale wbrew pozorom wydaje mi się, że łatwiej odbudować tą sferę fizyczną, fizykę, aniżeli mental. Jak sobie radziłeś mentalnie z całą sytuacją? Z kimś konsultowałeś się, czy radziłeś sobie samemu z zaistniałą sytuacją? Znaczy, dużo ludzi miałem obok, których mnie wspierało, tak? W tym, okay. Po tej operacji też rozmawiałem z zawodnikami zagranicy, którzy przechodzili ten sam zabieg. Pytałem, jak to wygląda, po jakim czasie wrócili, czy z tym barkiem już jest wszystko ok, czy w 100% nie czują go totalnie. Także tam no, byłem dosyć dociekliwy, jak to tam inni przechodzili taką samą kontuzję. No dobrze. Te 6 miesięcy minęło, wróciłeś na kort i... No, pierwszym moim turniejem, który zagrałem po kontuzji, były Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Mhm. I to tak jeszcze też nie do końca było, że ja byłem w 100% sprawny. Gdzieś tam ten ból barku jeszcze czasami się pojawiał, ale on nie był na tyle intensywny, że nie mogłem grać. Ale z biegiem czasu, już tam z tygodnia na tydzień, kolejne miesiące, już było coraz lepiej. Okay. No i już dochodzę do tego momentu, już teraz jest naprawdę wszystko jest ok i w 100% mogę się poświęcić ciężkiemu treningowi. Natomiast, żeby dojść do tego momentu, musiałeś dużo przejść tych zakrętów. Zapytam trochę przewrotnie. Można się przyzwyczaić do bólu? Ciężko. Znaczy, można się przyzwyczaić do bólu, no ale jednak wychodząc na kort są takie momenty, gdzie nie czuję się tego barku. Jest naprawdę wszystko fajnie. I w pewnym momencie gdzieś tam przy maksymalnym zakresie zakuje. I takie przez dwie kolejne akcje czuć, że ten bark jest taki troszkę słabszy. Okej. Okay. A kiedy puściła cię ta blokada tego zagrożenia, tej niepewności, że znów może zakłuć? Ja jeszcze po operacji, chyba tam po 6 albo 7 miesiącach już od operacji, zdecydowałem się na ostrzyknięcie jeszcze tego stawu całego dibrofosem. To jest taki lek, który gdzieś tam blokuje troszkę ten ból mocno i te stany zapalne. No i potem naprawdę poczułem, że przede wszystkim po tej operacji barku miałem zakresy słabsze. I po tym zastrzyku poczułem, że zakresy poszły o dużo, dużo. I wtedy poczułem, że jest okej. Chciałem dopytać o te zakresy, bo mówisz, że miałeś słabsze. Jak dużo słabsze? Znaczy to zaraz po operacji no to się pracuje nad tymi zakresami i one się poprawiają tam z miesiąca na miesiąc, ale koniec końców ten zakres jest i tak bardzo dobry, ale nie jest tak dobry jak przed operacją. Mimo wszystko. Mimo wszystko, tak. Dobrze, to w takim razie ja jeszcze nawiążę do tego pytania od Magdy. Magda, dziękujemy za pytanie, przesłane było wcześniej. W takim razie, jakie masz plany? Bo można mieć różne plany na przyszłość, tak? Magda o nie pyta, ale taka sytuacja i taki moment dosyć szybko wszystko weryfikuje. Więc tak naprawdę, co jest teraz twoim planem na najbliższe tygodnie, miesiące? Tygodnie, miesiące? No to myślę, że jeszcze turnieju żadnych nie będzie, także jak już wrócimy do takiego momentu, gdzie będziemy już trenować na maksymalnych obrotach, no to żeby już tak się przygotować do tego sezonu, na te turnieje, które już gdzieś tam miejmy, że za niedługo Badminton Europe czy i BWF już otworzą i będziemy mogli jeździć na te turnieje. No, także to prędzej czy później. Tak. Czyli wbrew pozorom można powiedzieć, że ta przerwa od turnieju, trochę wymuszona, ona może wyjść ci na dobre? Myślę, że tak. Myślę, że może wyjść mi na dobre. Dobra, tego się trzymajmy. Przemek, jeszcze pytanko. Spotkaliśmy się, a propos, żeby porozmawiać o tej
o tej kontuzji, ale też porozmawiajmy o tobie jako o zawodniku. Jakim zawodnikiem jest Przemysław Szydłowski? Tak ciężko samoocenić siebie. Możesz mówić tylko o wadach, ja nie mam z tym kłopotu. Tylko o wadach? Nie, no, no też tak nie będziemy tylko o wadach. Ale serio, serio, jakbyś scharakteryzował zawodnika, tak, Przemka Szydłowskiego? Czym się charakteryzuje? Co może jeszcze poprawić? Co jest jego mocną stroną? No ja też jestem takim zawodnikiem, bo typowo deblistą, no i ja też lubię grać z przodu kortu. Czyli gdzieś tam bardziej siatka, że mnie ciągnie bardziej do siatki. No i teraz też przez to, że mieliśmy te 2 miesiące, to też się mocno wzmacniałem fizycznie, żeby jeszcze tam z tyłu kortu też się mocno poprawić, żeby już tak ten przód, jak i tył kortu tak nie odstawał za bardzo od siebie. Słuchaj, wieku ci nie wypominam, ale na przestrzeni lat dużo się zmieniła twoja gra, twój styl gry badmintona? Myślę, że się zmienił. Myślę, że się zmienił. Właśnie też mówiąc o tej kontuzji, no to ta kontuzja też mnie tak... Byłem też w takim wieku, gdzie wydaje mi się, że zawodnik się mocno wtedy rozwija. A ja miałem wtedy przerwę z 7-8 miesięcy i też... Ten okres, że tak powiem, no chcąc, nie chcąc, no nie mogłem uczestniczyć w treningach, nie mogłem trenować, także myślę, że ten okres też tak uciekł mi. Okej, ale masz takie poczucie, że straciłeś ten moment już, ten etap swojej kariery bezpowrotnie? Mam troszkę takie poczucie, że ten okres był ważny, bo przed kontuzją już naprawdę to zaczęło wyglądać solidnie. I przyszła ta kontuzja i gdzieś tam zawsze z tyłu głowy mam, że straciłem trochę czasu. No to jest 7 miesięcy, to jest dużo. To jest do nadrobienia? Tak, ciężką pracą pewnie, że tak. Jedna cecha, która cię wyróżnia spośród innych zawodników. Możemy mówić o cechach fizycznych, o cechach mentalnych. Jest coś, co daje ci tą wartość, szczególną wartość dodaną? Myślę, że zawziętość. Zawziętość. Ale tak. To wiesz, jak to jest z tą zawziętością? Czasami ona się obraca w wadę. Dokładnie. Warunku, kontrolować. Dokładnie. No też tak jest czasami, że nawet na treningach, że za bardzo chcę, żeby coś mi wychodziło. I tak jak mówię, że to czasami idzie też w drugą stronę, że jak człowiek za bardzo chce, no to idzie w drugą stronę i czasami nie wychodzi. Przychodzi frustracja. Okej. Okay. A czy ta zawziętość często łączy się wówczas z brakiem cierpliwości, czy to raczej nie ten kierunek? Po części myślę, że tak. Szczególnie jak dopiero przychodziłem do kadry narodowej tutaj w Warszawie, to się tak łączyło, że później było też brak cierpliwości i tak. Dobrze, przypomnij, bo też rozmawiamy trochę o rozgrywkach ligowych. Przypomnij, no myślę, że wszyscy wiedzą, teraz przypomnij wszystkim, w jakim klubie grasz. Gram w SKB Lipol Malow. To jest mój pierwszy rok w tym klubie. No właśnie. I to akurat rozgrywki się zakończyły i udało nam się wywalczyć mistrzostwo. Dobrze, masz jeden punkt, dobra odpowiedź. To najlepsza drużyna w Polsce? No tak. Wygraliśmy ligę, no to najlepsza. No po raz 18, tak? Została mistrzem Polski. Wygraliście, wyprowadź mnie z błędu, jeszcze mi się mylę, bez porażki w rundzie zasadniczej. Tak, zgadza się, bez porażki. To tym razem punkt dla mnie, to się cieszę, to jest 1-1. Oj, to... To nawet sobie nie przypominam sobie nawet, z kim mogliśmy przegrać. No to ja mówię, że bez porażki. Ale całego meczu, czy gdzieś tam... Meczu. Aha, no dobra. Dobra, no to już jest kontrowersja. To jest pierwsza dobra, kontrowersja. Zostawiamy. Zapytam przewrotnie, jest coś, czego wam brakuje? Drużynie? Drużynie. Hmm.
Znaczy, w tym sezonie akurat nam niczego, mi się wydaje, że nie brakowało, bo mieliśmy doświadczenie w drużynie, jak mieliśmy młodych zawodników, którzy grali. Także to się fajnie zbilansowało. Ty się zaliczasz do tych młodych? Tak, tak, tak. Zdecydowanie się zaliczam do tych młodych. Dokładnie. No właśnie, kwestia pokoleń. Jest dosyć duża różnica tych pokoleń w waszej drużynie. I jak się w ogóle dogadać w takim zespole na przestrzeni całego sezonu, bo no, te różnice wiekowe, nikomu nie wypominając oczywiście, no, są dosyć duże. Znaczy to przychodzi nam bez problemu, dogadujemy się jak na korcie, jak i poza kortem. Na korcie grając z Michałem Łogoszem choćby nawet, no to doświadczenie, czy tam jakieś cenne rady potrafi ustawić, gdzie, jak powinienem się ustawiać, jak grać, żeby to wyglądało, jak gramy razem. I poza kortem jest też się dogadujemy. Jest atmosfera dobra, także. Paweł dopytuje, z kim masz najlepszy kontakt w drużynie? I druga część pytania, na kim się wzorujesz? W drużynie, tak? W tym. No. Chyba, że na kimś innym. Mi się wydaje, że z każdym mam dobry kontakt i chyba nie mam tak, że z kimś bardziej, z kimś mniej. A wspominasz o tym, że to był twój pierwszy sezon, tak? Tak, tak, tak. Największa nauka z tego sezonu? Nauka? No to myślę, że ta właśnie gra z tymi doświadczonymi zawodnikami dużo dała. No dobrze, jakie plany? Rozumiem, że zostajesz w Suwałkach. Tak, w klubie. Tak, zostaję w Suwałkach. Myślisz, że ten sezon nadchodzący, on będzie się dla ciebie w tym roku debiutanta jakoś znacząco różnił? Na pewno się będzie różnił. Też do końca nie wiemy finalnie, jak będzie wyglądał skład naszej drużyny. Czy przyjdzie ktoś nowy, czy ktoś odejdzie. Także my jeszcze tego nie wiemy. Słuchaj, powiedziałeś takie słowa w trakcie rozmowy, że no właśnie nie chcę przekręcić, ale dałeś do zrozumienia, że wolisz grę podwójną, prawda? Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie. To dlaczego wolisz grę podwójną? Dlaczego lubię grę podwójną? Jeszcze za czasów, jeszcze jak byłem juniorem, no to jeszcze grałem w singla. No ale gdzieś tak w pewnym momencie, gdzieś tam trenerzy kadry juniorów zaczęli bardziej mnie odsuwać od tego singla i wrzucili mnie na tą grę podwójną. No i tak jakoś tam zostało. Tutaj do Warszawy też przychodziłem z takim założeniem, że jeszcze będę grał singla i debla, no ale to dosyć też szybko trener bardziej mnie w tą stronę debla pociągnął. No i tak zostało. Krzysiek dopytuje, a propos tego, czy jeszcze myślisz, że wrócisz do gry indywidualnej w tym szerszym wymiarze? Gra singlowa, tak? Tak, tak, w singlowej, przepraszam, w singlowej. Wydaje mi się, że nie. Już nie? Nie, 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 nie. Już myślę, że tak się ukierunkowałem, że singla by mi się teraz bardzo ciężko grało. Ale jest coś, co ci nie odpowiada w grze singlowej? Znaczy specyfika pracy nóg jest całkiem inna niż w debla. Ja poświęcając się tylko grze podwójnej, no to gubi się gdzieś tam tą pracę nóg singlową, gdzie kiedyś tam się grało i ciężko by było. Okej, a jeżeli chodzi o grę właśnie deblową, coś, co według ciebie jest najważniejsze, najważniejsza cecha deblisty, to jaka to cecha? Tutaj bym musiał się dłużej zastanowić nad tą cechą, taką jedną, najważniejszą. Może być kilka. Na pewno opanowanie jest ważne. Czy jeszcze coś mi teraz przychodzi do głowy z takich najistotniejszych? Strategia, taktyka. Tak, tak, dokładnie. Taktyka też jest bardzo istotna. Jak to wygląda w przypadku twoich par? Jak tak naprawdę ustalacie taktykę? A mówiąc wprost, kto ostatecznie o niej decyduje przy konkretnej akcji?
Znaczy, są takie momenty w czasie meczu, że przed serwisem sobie na przykład mówimy, gdzie zagramy, gdzie powinniśmy się ustawić, ale to raczej wychodzi z obu stron ta taktyka. To nie jest tak, że jedna osoba gdzieś tam raczej narzuca tą taktykę i się stosujemy. To tak właśnie wychodzi, że tak powiem, z obydwu zawodników. Okej, okay, a spotykałeś się wcześniej, że ktoś ci narzucał akcję, którą macie w danym momencie rozegrać? Znaczy zdarza się, tak, bo jak ktoś ma dobry pomysł, dużo więcej widzi na korcie, co przeciwnik robi, gdzieś, na przykład gdzie są wolne miejsca, no to oczywiście, że partner przyjdzie i powie, mówię, że tam zostawia dużo miejsca, zagrajmy tam i pokryjmy, nie wiem, prawą albo lewą stronę. Tak, tak, tak. Czyli zdarzają się takie sytuacje. Trochę porozmawiamy teraz o właściwie science fiction. Wyobraźmy sobie, że chcę zacząć grać w grze deblowej. Od czego byś zaczął naukę takiej gry? Gry deblowej? Tak. Tylko nie patrz na moje warunki. Mówimy obiektywnie. No. Od czego tak naprawdę zacząć, żeby umieć albo nauczyć się zrozumieć specyfikę takiej gry? Znaczy, to też nie jest tak, że nauczyć się gry deblowej. Na początku to przede wszystkim trzeba się w ogóle nauczyć grać w badmintona. Jak już się nauczy grać w badmintona, no to są aspekty, które gdzieś tam typowo dla deblisty są. Tylko debliści grają na przykład takie uderzenia, które się różnią od gier pojedynczych. Ale to ogólnie trzeba się, że tak powiem, jakby ktoś chciał się nauczyć typowo grać debla, no to jednak trzeba się nauczyć po prostu grać w badmintona. Okej. Okay. Czy mam wówczas rozumieć, że łatwiej osobie grającej singla przejść na debel niż na odwrót? Pogmatwałem coś? Nie. Nie, dobrze powiedziałem. Ciężko mi powiedzieć, ale jest jeden przykład taki jak Przemek Wacha. Przemek Wacha po olimpiadzie w Londynie przestał, znaczy nie chcę teraz pomylić, tak mi się wydaje, że w Londynie przestał grać singla i przeszedł na debla z Adamem Cwaliną i przygotowywali się na kwalifikacje w Rio. No i to funkcjonowało bardzo dobrze. Czyli da się, to prawda. Przepraszam. Kwalifikacje zdobyli olimpijską, także da się. Czyli cel wykonany. A istnieje taka możliwość, że ktoś się nie nadaje do gry w deblu? No, to jest chyba trudne pytanie. Tak, teraz na szybko ciężko mi coś tam wymyślić. Na pewno są jakieś tam cechy albo jakieś predyspozycje, które gdzieś tam bardziej cechują zawodnika, który bardziej powinien grać singla czy debla, ale ciężko mi jest teraz tak określić. Tak. Dobrze. Czas na szybkie pytania. Pokrótce. Chodzi o to, że zadaję ci pytanie i proszę o wybór jednej odpowiedzi. Niektóre odpowiedzi tak naprawdę już wyniknęły w trakcie naszej rozmowy, ale też na niektóre pytania trzeba odpowiedzieć, dokończyć te zdania. Więc na pytanko, gra podwójna, gra pojedyncza? Podwójna. To jest oczywiste. Mecz czy trening? Mecz. Zacięty pojedynek czy łatwa wygrana? Zacięty pojedynek. Mecz u siebie czy mecz na wyjeździe? U siebie. Bycie faworytem czy bycie czarnym koniem? Czarnym koniem. Nie wszyscy wiedzą, że umiem. Oj. Jodłować. Ciężko. Teraz. To zaraz się zastanowimy. Wrócimy do tego. Moim ulubionym sportowcem jest? Leung Da. Moim największym celem na następny sezon jest? Medal Challengera. Gdy wiedziałem, że wrócę do treningu, to poczułem?
Radość. Gdy wiedziałem, że wrócę do treningu po dwumiesięcznej przerwie, do treningu na hali, to poczułem? Podekscytowanie. Swój poprzedni sezon uważam za? Udany. Ostatnią czynnością przed wejściem na kort jest? Zawsze lubię jeszcze raz zawiązać mocniej buty. Oba? Tak, tak, tak. A którego wiążesz jako pierwszego? Prawy chyba. Tak, tak, tak mi się wydaje. Za rok od tej samej porze widzę siebie jako? Albo widzę siebie po prostu. Jako zawodnika kadry narodowej, ale już z wyższym poziomem badmintonowym. W badmintonie uwielbiam? Szybkość. W badmintonie nie lubię. Chyba nie ma takiej rzeczy. Super. Słuchaj, no rozmawiamy sobie już ponad pół godzinki, więc powolutku będziemy kończyć. Pytanie, co w nadchodzących dniach? Co ciebie czeka? Jakie plany zawodowe i nie tylko? Co tak naprawdę się będzie działo? Na pewno treningi. Konsekwentnie treningi. Teraz, żebyśmy tak wrócili do tego momentu, gdzie byliśmy przed pandemią. Mhm. No i jeszcze chciałbym pojechać do domu rodzinnego. Już przez tą pandemię też zostałem w Warszawie, nie zjeżdżałem do domu, także też do domu. A ile już nie byłeś w domu? 4-5 miesięcy. Także sporo. No, to bardzo no. Długo. No. To bardzo długo. A powiedz mi, treningi. Teraz cały czas trenujecie dwa razy w tygodniu? Dwa razy dziennie. Dwa razy dziennie. Tak. Tak jest. O, tutaj jeszcze widzę pytanko od Dariusa. Kto jest twoim wzorem w badmintonie? Znaczy, tam już opowiadałem o ulubionym sportowcu. No to się powtórzy, okay. że Ling Da. Dlaczego? Zawsze gdzieś tam za dzieciaka jeszcze, jak patrzyłem, no to bardzo mi imponowała jego gra. A taką ciekawostkę mogę jeszcze powiedzieć, że jak byliśmy na turnieju w Korei, no to jeszcze miałem możliwość na hali rozgrzewkowej zagrać z nim. Także o, fajna no sprawa. Fajna sprawa. A to wyszło samo z siebie, czy jak to w ogóle wyglądało? Jak do tego doszło? Śmieszna sytuacja, bo byliśmy na hali rozgrzewkowej przed rozpoczęciem się turnieju. Mhm. No i tam sparowaliśmy z młodymi Koreańczykami. Mhm. I trener mówi, z kim, trener się zapytał, z kim będziemy, ja się zapytam trenera, z kim będziemy grali następny mecz. No i tak sobie tam patrzę właśnie, że tam ten Liung Da gra. I ja mówię, może z nim zagramy. No i trener Robert Matusiak podszedł i tam mówię, że nie zagrają z nami, gdzieś tam się rozgrzejemy, jakiś tam mecz zagramy. No, a on mówi, że możemy. No i tak to wyszło, że sobie zagraliśmy z nimi. No jak to było? Jak to wyglądało? No, podekscytowany to... mocno byłem. Trochę zestresowany? Nie, był luz, ale cieszyłem się, że mogłem zagrać z tej, że tak powiem, z idolem, tak? Tak, no poczuć, tak poczuć się na korcie razem z nim, tak jakby po drugiej stronie siatki. Fajna sprawa. Mhm. Jest jakaś szczególna cecha, którą u niego podziwiasz? No, on miał taką specyficzną już sytuacyjną obronę poprzekątnej, że naprawdę już tak wydawało się, że nie da się tego zagrać poprzekątnej, a on jeszcze jednak gdzieś tam rakietę tą wkładał i to przekątne jeszcze była tak doprecyzowane, że mało kto na świecie chyba tak potrafi. A jest jeszcze jakaś zawodniczka, mówię o zawodniczce, o badmintonie kobiecym, może na której może nie tyle, że się wzorujesz, co cenisz po prostu? Tak, tak, jest Tai Tsuing. Jest bardzo, to jest zawodniczka z Taipei. Jest mimo słabych warunków fizycznych, jest naprawdę bardzo mocna. No dobrze, ja jeszcze przeglądam, czy zadałem wszystkie pytania od ludzi, bo jedno mi na pewno gdzieś umknęło. To było pytanie właśnie, czy masz zamiar wrócić do gry indywidualnej, ale to już rozwialiśmy te wątpliwości. Tyle. Ja ci bardzo dziękuję.
Przede wszystkim, co jest najistotniejsze, to życzę ci zdrowia. Co jest drugie najważniejsze, to życzę nam wszystkim tego, żebyśmy już wrócili do takiego regularnego treningu, do regularnych zajęć, bo chyba drugi raz takiej przerwy nie chcielibyśmy przeżywać. Pewnie, że nie. Myślisz, że ten czas w jakiś sposób za nie wiem kiedy, może za kilka miesięcy, może za kilka lat zaprocentuje i na tym poziomie wzmocnienia, nie wiem, psychiki twojego mentalu, czy ty w ogóle w ten sposób nie podchodzisz do tej całej sytuacji? Myślę, że w jakimś stopniu na pewno trochę zaprocentuje. In plus. Tak, myślę, że tak. U mnie, ja tak to postrzegam, że u mnie tak. Dobra. Bardzo ci dziękuję. Naszym gościem był Przemek Szydłowski. Przemek, dziękuję ci bardzo w takim razie. Serdecznie cię pozdrawiam. Jakaś propozycja. O, masz głos. Jakaś propozycja, kto za tydzień mógłby wystąpić? Jak kogoś tak nominujesz, to nie będzie mógł mi odmówić. Może Miłosz Bohat. No i dobrze. Miłosz, widzimy się za tydzień w takim razie. Nie, tak jest. Przemek, bardzo dobrze. Ci dziękuję. Pozdrawiam cię serdecznie. Ja wam bardzo dziękuję. To była 7. odsłona transmisji live. Przypomnę, że po 5 odcinkach mieliśmy, wyobraź sobie, Przemek, ponad 22 tysiące, jeżeli dobrze pamiętam, 22 tysiące wyświetleń. Także no, w zeszłym tygodniu duet Paweł Śmiłowski, Magda Świerczyńska, teraz ty, no to po chyba transmisji z tobą to co najmniej 10 tysięcy wyświetleń będzie chyba, co? No, mam nadzieję, że coś tam się przyczynia. Dobrze. Do jakichś większych wyświetleń. No celujemy w 50 i chciałbym to wykonać do 10 transmisji live, także teraz cała nadzieja w Miłoszu, tak? Tak, myślę, że Miłosz może jakiś rekord zrobić. No i ja też tak czuję. Trzymaj się w takim razie, bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Widzimy się za tydzień w czwartek, o której godzinie jeszcze nie wiem, bo to jest bardzo często uzależnione od tego, kiedy nasz gość może porozmawiać, to w zależności mówiąc prosto od treningów, ale na pewno się widzimy. Naszym gościem był Przemek Szydłowski, pozdrawiam was serdecznie, ja się nazywam Cezary Jeżowski i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam.